Już. Ejka, kochani, z tej strony Sylwii. No, kto by się spodziewał? Dzisiaj będę kupować Islanda. Tak, dzisiaj Sylwii będzie kupowała Islanda, bo postanowiłyśmy to nagrać. Więc lecimy do Fortu Pinta, bo kupuję Rudego. Tak, Rudego. Rudego czy z aplikacji? Rudego. Dobra, to lecimy. Jeny, jakie on ma piękne szczoty. No wiem, one mają w ogóle piękne szczoty. Przychodzi nam osobki pęć nogę, gdyby ktoś się zastanawiał, czy ja takie włos na nogach. I kolejny trochę nie pasuje, bo tak są rude, a te szczoty mają takie trochę brązowawe. Znaczy no... Uwierz mi, wątpię, żebyś zwracała na to uwagę, tym bardziej jak założysz obinki. No, ta krawka jest słodziachna. No, w ogóle on jest cały słodziaczny. Ja też jeżdżę na kupcyku w sumie teraz. A no faktycznie mam takie lekko brązowe dosteczki. No to no, dobra, no to dawaj, kupuj. Okej. No dobra, to teraz Sylwii będzie kupowała konia. Kupuj konia, Sylwii. Czekaj, poczekaj chwilę. No ty miałaś kupować konia. Kupuję. Czekaj, wyłącz na chwilę. Dobra, Sylwii będzie kupowała właśnie Islanda. Święta chwila, wielka chwila. Chłopiek, wywalił śmieci przez okno. Dobra, nieważne. Co? Będę kupować Islandyka, tego rudego, takiego fajnego. Dobra. Nie wiem jakby... Chcę to, żeby był to chłopak. Nie wiem jak to go nazwać. Gingerbread. Ja będę tak swojego Islanda nazywała. Nie, co nie podoba. Albo kacz mi go. Ej, jestem ciekawa, czy można nazwać... Karmel! O no, ej, to jest dobre imię. A nie. To jest spoko imię, no, spróbuj. Dobra, biorę, będzie Karmelek. Jej! Kupiłaś? Gratulujemy nowego konia, dziękuję Star Sable. Dobra. To teraz Sylwii leci. Idziemy. I ja jadę. Tutaj się spotykamy, czy na farmie Steve'a? Na farmie Steve'a. Dobra. Ogólnie Sylwii jest w stajni. Ja jeszcze chciałam zobaczyć pewną rzecz. Czy można konia nazwać Catch Me, bo mi się tak imię podoba, czyli złap mnie. Kto oglądał odcinek o rozpakowywania Catch Me'ego, to wie o jaki model mi chodzi. Catch. Musimy znaleźć najpierw catch. Dobra, gdzie jest ten mój Islandzik? No chyba na pasowisku, bo już mi się konie nie mieszczą. No jest Karmelek mój. Dobra, catch mnie go nie ma, więc na pewno go tak nie nazwę, więc nazwę go wtedy Gingerbread Islanda. Dobra. To wiecie co, ja jedę na farmę Steve'a i spotkamy się na... Gdzieś tam się pojedziemy. Na ten plac z tyłu może za farmą Steve'a, bo tam zawsze jest mało osób. Tam czy gdzie? Dobra, ogólnie tu jesteśmy i Sylwii pokaże nam animację. Dobra, pokaż wstęp. Czekaj. Jest konia, zejdę, będzie lepiej. Czekaj, chodź. Może... Ej, chodź na ten plac tutaj na farmie Steve'a. Dobra. Ja jadę. Nie, jedź. Dobra. Sylwii nie chce sobie spoilerować tych chodów. No, ja sobie nie spoileruję. Praktycznie nie patrzę na to, jak on chodzi, bo nie. Dobra, prawie mnie przejechało to. Congratulations. Gdzie nie to widzę, to jest ten krzywy bąk, tak fajnie się miota. Dobra, i Sylwii nam pokaże chody, więc pokaż wstęp. No, jedź wstępem. Ej, no wstęp ma spoko. Fajny. Dobra, dawaj kurs. No, to daj kurs. Ale grzyba mu się fajnie. Dobra, kus. Ustęp taki. Słuchotki! W porównaniu do mojego to w ogóle. I teraz galop, dawaj galop. Ale fajnie mu się grzyba. Czekaj, bo ja muszę tu... Patrzcie, to wszystko... Tutaj ładnie... I teraz uwaga, bo będzie galop. A w galopie on ma super przejście. Dawaj, galop.
Widzisz, przejdź do kusa, jeszcze raz na chwilę. I teraz galop. No, mam mega naturalne przejście do galopu, okej. Okay. A teraz pokaż szybki i no chud. Dobra, pokaż ten, to jest szybki inochód zamiast szybkiego galopu. No fajny, fajny, mi się tak szczerze mega podoba i można z niego skakać, to jest super, bo można z niego skakać, więc myślę... Akurat właśnie tak nie jest super, bo to tak trochę dziwnie wygląda. Wiem, ale myślę, że do jakiś... Nie wiem, myślę, że jako, nie wiem, do realistycznego Star Stable mogłoby się przydać, nie wiem, na przykład jako przechodzenie przez drągi, a później skok przez kawaletkę. Dobra, dawaj cwał. Nie no, trwał jest... Dobra, teraz pokaż Tolt. No to za tempa, shift i tempo. Tak. No, to samo jakby co szybki inochód, tylko te i tylnie nogi trochę inaczej pracują. I jest wolniejszy. Ale to jest fajne. Dobra, pokaż dębowanie. Pokaż dębowanie. No, pokaż dębowanie. Jakie złotkie! Jeszcze zatrzymanie. Ej, pojedź tam do C, do literki C i zawróć i przyjedź do mnie i tak przede mną się zatrzymaj. I teraz zatrzymanie. Do literki... Pojedź tam do literki C i zmień kierunek i przyjedź do mnie, tak wiesz, no, no właśnie. No i już hamuj, hamuj. Jakie fajnie się poślizgnął. No. Hej, co on jeszcze ma? Nie, no to jest takie śmieszne. No i wszystko. Czekaj, stój. Czekaj, będę robić zdjęcie, więc się nie ruszaj. Czekaj. Bo jeżeli ja się przewidziałam... No ja jestem w szoku. Brawo, Star Stable. Na tylnych nogach też ma. Ten szybki Tolt niż to. To mi się szczerze bardziej podoba. Mi też. Trochę jakby koń nie chciał wygalopować. No. Dobra, jeszcze teraz skok. Chociaż... Wolnego. Fajnie tymi nogami, tak? Najpierw chyba jedna, potem druga, o ile się nie mylę. Znaczy jedną ma wyżej, drugą niżej. No, czyli prawidłowo. No. No, dobra, pokaż tego z inochodu. No, inochodu, o właśnie. I z trwału jeszcze pokaż, z trwału. Ścianowiowe. O, przy okazji jak się zabija. Jak się zabija? No dawaj, skacz. Czekaj, bo ja nie widzę. Nie no, cute mega. Nie to co mój grubas. Zobaczę jakie ma fryzury, chociaż wy nie możecie tego zobaczyć, a chociaż może nagram ten ze swojego i po prostu ci pokażę, wyślę filmik. No więc zobaczymy, a może po prostu jak ja kupię swojego Islanda, albo jak wejdę na konto Sylwii, to porobię zdjęcia i tak jak w ostatnim odcinku na początku wam wkleję, bo się nauczyłam wkleić zdjęcia w tle. Szok. I mogę wklejać kilka zdjęć, więc... Albo na pewno wrzucę na bloga. Więc kochani, to by było na tyle w tym odcinku i pa pa! No więc teraz ja przejęłam kanał, nagrywam u siebie, ponieważ wtedy nie mogliście zobaczyć jego fryzur, no to ja tu wchodzę. Tutaj taka, nie, koreczki, nie, jednak, nie, koreczki mi się nie podobają, nie, koreczki, nie. Nie, koreczki nie, to w ogóle takie dziwne, takie trochę, znaczy no nie wiem, takie niby koreczki, ale grzywka zostawiona.
Nie, to mi się nie podoba. To nie. Koreczki. Nie wiem, raczej mu koreczków nie zrobię, bo ma fajną. O nie, łysego mu go na pewno nie zrobię. Co to w ogóle jest? W sumie to jest fajne, ale tak, czy ja wiem. Trochę jak Fjord mi przypomina teraz trochę takiego rudego, nie wiem. W sumie fajna, polecam. Niektórym się to podoba, ale nie, mi się to w ogóle nie podoba. No i taka średnia. No i tyle z jego fryzur.